No cześć, witajcie. Z tej strony Karolina. Dzisiaj ze mną najnowszy iPhone 15 Pro Max, wersja 256 giga, naturalny tytan. Powiem Wam, że długo zastanawiałam się, czy w ogóle otwierać ten telefon, ale jednak ciekawość zwyciężyła, no więc otwieramy. Po pierwsze. Okej. No, powiem Wam, że ten kolor wpada w taki szary. Się spodziewałam, że to będzie trochę inny kolor. No oczywiście obecnie w pudełku mamy kabel USB-C na USB-C, instrukcję, szpilka i to by było na tyle, więc tutaj nie ma się co jakoś specjalnie nad tym skupiać. Teraz jeszcze 15 Pro Max w takim dziennym świetle, niż takim, no powiedzmy, nie nagrane w pomieszczeniu, tylko na zewnątrz. Ewidentnie wpada w bardziej taki szary odcień niż taki złoty, jak mi się na początku wydawało, że będzie. Natomiast powiem Wam, że sam iPhone, te zaoblone krawędzie tutaj, dużo lepiej się go trzyma w dłoni, naprawdę. Ściągniemy sobie jeszcze ten. Tutaj dla porównania mój S23 Ultra, no, który jest na pewno wyższy. No, szerokościowo iPhone jest delikatnie węższy, mi się tutaj wydaje. No powiem Wam, że zobaczymy. No, wagowo wydają się przynajmniej w ręce dosyć podobne. Natomiast tak jak mówię, no iPhone'a trzeba będzie teraz trochę poużywać i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak mówią, że ta ramka się dosyć mocno brudzi. No w przypadku tego naturalnego tytanu zostawiają ślady ewidentnie na ramce. Jeśli będziecie tego telefonu używać bez etui, to widać, że odciski palców pojawiają się i jest to widoczne, tak? No dobra, to są takie moje, można powiedzieć, pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o unboxing tego telefonu, ale teraz oczywiście, żeby powiedzieć na jego temat coś więcej, no to trzeba go trochę poużywać. Także musicie dać mi czas i słyszymy się w następnych filmach. Cześć!